Cześć, witam. Dziś porozmawiamy sobie o demonach, a dokładnie o jednym, czyli o szatanie. Temat ten wywołała następująca książka. Ira Levin, Dziecko Rosemary. Wydana w połowie lat 60. Pisarz jest amerykański. No, ta książka ma być horrorem, satanistycznym horrorem, bo przedstawia grupę wyznawców właśnie szatana. Książkę znamy wszyscy, a jeszcze bardziej wszyscy znamy film Romana Polańskiego pod tym samym tytułem. Znaczne od książki, młode małżeństwo Guy i Rosemary mieszkają w Nowym Jorku w połowie lat 60., szukają mieszkania w prestiżowej dzielnicy, no i takie mieszkanie właśnie się znajduje w bardzo prestiżowej kamienicy. Prowadzają się, są mieszkaniem zachwyceni, a tym bardziej, że wszyscy mieszkańcy kamienicy są im do nich przyjaźnie nastawieni, zwłaszcza sąsiedzi, kasawetesowie, z którymi się zaprzyjaźniają i to nic, że w sąsiednim mieszkaniu dziewczyna popełniła samobójstwo. No, mieszka im się dobrze. Rosemary jednak zauważa pewne zastanawiające fakty, na przykład to, że na ramieniu jej męża pojawia się dziwny symbol, dziwny znak satanistyczny. Rosemary jest w ciąży, ale przypomina sobie, że zaszła w ciąży w dziwny sposób, tak jakby ją ktoś zgwałcił, a przy tym gwałcie obecni byli sąsiedzi i jej mąż. Dziwny lekarz rodzi wreszcie dziecko, które znika. Szuka dziecka, bo słyszy głos płaczącego niemowlęcia i znajduje to dziecko w sąsiednim mieszkaniu, właśnie u kasawetesów. Całe na czarno, kołyska czarna, wszystko czarne. No i wtedy przekonuje się, to znaczy dowiaduje się, że autorem jej, co ja mówię, ojcem jej dziecka jest szatan i że jest to dziecko szatana. Tyle wszystkiego, bo no, Roman Polański nakręcił swój film i jak pisze autor w posłowiu, film jest bardzo ściśle związany z książką, ale Roman Polański poczynił jednak pewne, moim zdaniem działające na korzyść tekstu, zmiany i uzupełnienia, zwłaszcza chodzi mi o zakończenie. Czytałam książkę i wcale nie czułam się horrorystycznie, nie czułam zagrożenia żadnego, więc no ale przeczytałam ją ponownie. Natomiast co innego film. Film, a zwłaszcza Mia Farrow, która opowiada o swoich wydarzeniach, te majaki jej tam, film jest czarno-biały, więc te majaki jej tam widzimy. No i właśnie, jak już powiedziałam, to zakończenie. Moim zdaniem film jest arcydziełem swojego gatunku. Roman Polański pokazał tam mistrzostwo reżyserii, a także ważnym atutem tego filmu jest muzyka. Muzyka Krzysztofa Komedy. Ta ballada z Dziecka Rosemary to jest światowy evergreen. Wszyscy, wszędzie, zawsze, pod każdą szerokością geograficzną tę balladę będą śpiewać, grać, no i w ogóle. A więc muzyka robi tutaj robotę. I teraz chciałabym o muzyce porozmawiać. Nie tyle o Dziecku Rosemary, tylko właśnie o muzyce filmowej. Jakie znaczenie dla filmu ma muzyka? Przygotowałam sobie nawet ranking 5 polskich i 5 zagranicznych motywów muzycznych, ścieżek muzycznych, piosenek muzycznych, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie i które do dziś śpiewam, pamiętam, nucę. Jak wiecie, ma dla mnie znaczenie również tekst, ale do tego przejdę. I tu pytanie, czy muzyka filmowa ma dla Was znaczenie? Czy w Waszej pamięci kołaczą się jakieś dźwięki, nuty i... Jak już powiedziałam, muzyka ma ogromne znaczenie. Jakaś tam ballada śpiewana przez Audrey Hepburn w Weselu, w Śniadaniu Tiffany'ego, czy wiodący motyw muzyczny w filmie Carlosa Saury pod tytułem Nakarmić kruki, no już wprowadzają tę atmosferę. Przechodzę więc do mojego rankingu. Ranking jak ranking. Najpierw filmy polskie. Kolejność przypadkowa. No oczywiście co? Noce i dnie. Muzyka Waldemara Kazaneckiego i ten walc nenufarowy, wiecie o czym mówię, no to jest po prostu, no po prostu mistrzostwo i każdy musi to znać.
Następnie Pan Tadeusz, muzyka Wojciecha Kilara. I to nie tylko ten sławny polonez, ale wszystko. Tam jest taki przemarsz wojsk napoleońskich i Bocian siada na... No, wpleciona jest tam marsylianka. Coś naprawdę pięknego. Teraz Krzysztof Komeda. Krzysztof Komeda i Dziecko Rozmery, o tym już powiedziałam. No... Co jeszcze mogę dodać? Krzysztof Komeda napisał muzykę do innych filmów. Przypomnę tutaj film z 1964 roku, Prawo i Pięść, którego akcja dzieje się na ziemiach zachodnich, czyli tak zwanych ziemiach odzyskanych, zasiedlanych przez. Tam w roli głównej wystąpił Gustaw Holubek pomalowany na biało, ale jest tam ballada, w tym filmie ballada z niezapomnianą muzyką i z niezapomnianym tekstem. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, Krzysztof Komeda muzykę stworzył, a śpiewa tę balladę Edmund Fetting i jest to ballada pod tytułem nie wiem jakim. Zaraz mi się przypomni. Edmund Fetting i to ja mam zapisane. Edmund Fetting. No, muzyka Komedy przecudna. Tekst Agnieszki Osieckiej wzruszający. Wykonanie Edmunda Fettinga kapitalne. No i ta jego dykcja. Ta jego dykcja, wykonanie jest przepiękne. Film stary, ale nie wiem, czy podobnie piękne ballady dzisiaj możemy znaleźć w naszych filmach. Czy to już wszystko? Nie. Teraz Seweryn Krajewski. Jego motyw muzyczny do serialu Jan Serce. Gdzieś w hotelowym korytarzu. Wszyscy to znamy. Jan Serce, wystąpił Kazimierz Kaczor, a słowa do tej ballady w Janie Serce napisała Agnieszka Osiecka. Widzicie, jaka to mistrzyni. Czytajcie jej teksty, a nie książki o niej, bo czasami to są takie blubry, że zęby trzeszczą. A więc Jan Serce, Seweryn Krajewski i Agnieszka Osiecka. No i teraz... Film, który powstał w 2020 roku, film polski. Nie ma tam chyba tradycyjnej ścieżki dźwiękowej. Są wykorzystane różne utwory muzyczne, ale piosenka Kazika, która ten film poprzedza i w nim się znajduje, czyli 25 lat niewinności, no po prostu przyprawia mnie o dreszcze. To jest, no Kazik jest Kazikiem i naprawdę tworzy niezapomniane utwory, a ta ballada coś wspaniałego. Teksty są więc, widzicie, bardzo dla mnie ważne. Komeda, Agnieszka Osiecka, Wojciech Kilar, Waldemar Kazanecki. Tu możecie rozwinąć swoją wyobraźnię i co? I podpowiedzieć mi. Ścieżki dźwiękowe do polskich filmów. Jak to? Wstępie szerokim. No to wiadomo. A teraz przechodzę do filmów zagranicznych. No i zacznę od westernów, których muzyka jest bardzo, bardzo specyficzna. W latach świetności westernu sławą cieszył się kompozytor, który nazywał się Dmitrij Tiomkin. I to on napisał przecudną muzykę i balladę do filmów Samo południe, Samotny szeryf, Złoczyńcy i ta muzyka. No coś wspaniałego. I ta ballada też jest piękna, Gary Cooper, coś pięknego. I drugi film Dmitrija Tiomkina to jest Rio Bravo. Pamiętacie scenę, kiedy oni w tym więzieniu sobie leżą, czekają na atak gangsterów? Tu jest ten Johnny Wayne i ta ballada śpiewana, grana na gitarze i na harmonijce ustnej. Miód! Co ja mam teraz, bo tak się zaczęłam wzruszać, a przecież słoń mi na ucho nadepnął, a jednak coś tam pamiętam. Ojciec Chrzestny. Ojciec Chrzestny, Coppola, ale muzykę napisał Nino Rota. No nie mówcie, że nie pamiętacie. Arcydzieło. Co tam ja mam? O, Ennio Morricone. Ennio Morricone napisał tyle złotych przebojów, że nie wiedziałam na co się zdecydować. No i tak, wahałam się między dwoma filmami. Misja. Tam jest przepiękna melodia prowadząca, to jest na oboju, coś pięknego, ale też dawno temu w Ameryce. Sergio Leone to reżyserował i tam jest piękny motyw na fletni pana gra Jorge Zamfir. No coś pięknego, dobra. Pozycja czwarta. Pozycja czwarta, Greg Zorba.
Kto nie czytał książki, na pewno oglądał film, a kto nie zna jednego i drugiego, to musi koniecznie to nadrobić. Anthony Quinn i Alan Bates chyba tańczą na plaży Greka Zorbę, muzyka Mikis Theodorakis. Coś pięknego. Kiedy byłam na Krecie, pojechaliśmy z Andrzejem sobie samochodem do miasteczka, gdzie urodził się... Kazantzakis, czyli autor Greka Zorby, przepiękne greckie miasteczko, muzeum i tak dalej. No więc muzyka, no sami musicie zobaczyć. I teraz Vangelis. No Vangelis tworzy muzykę olbrzymią. Ten, jak on tam, Stanisław Wyspiański powiedział, teatr mój widzę ogromny, a Vangelis mówi, muzykę moją widzę ogromną. Jest ta muzyka do filmu 1492, Wyprawa do raju, w reżyserii Ridleya Scotta. Wielogłosowe chóry. To, co się dzieje, stopniowanie napięcia. Musicie sobie tego, film taki tam sobie, ale muzyka przecudna. No i teraz będzie pozycja szósta, czyli ponadlimitowa, ale nie mogę o tym nie powiedzieć. To jest Walc Lary z filmu Doktor Żywago, muzyka Michel Legrand. No co ja mam o walcu, o walcach tam gadać. Także wyszłam od dziecka Rozmery, warto przeczytać, a film koniecznie obejrzeć, muzykę koniecznie wysłuchać. I teraz co? Dyskutujmy. Podpowiadajcie mi piękne ścieżki dźwiękowe, albo tylko piosenki, tylko ballady wykorzystane w filmach. Oczywiście przyznam 3 nagrody. Będą to płyty z muzyką, przepraszam, tym z moich korespondentów, którzy podpowiedzą mi najpiękniejszą swoją muzykę, ulubioną muzykę filmową. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i wysłuchania.